Dumas Lisypel, jesteśmy z szefem Akademii Piłkarskiej Polonii Warszawa, mam nadzieję, że dobrze wymówiłem, Markiem Makuchem, no i członkiem rady nadzorczej naszej spółki. Witamy. Dzień dobry, witam serdecznie redakcję Dumy Stolicy. Małe spostowanie, członkiem zarządu Akademii Polonii Warszawa SA. Czyli jeszcze nie prezesem. Członkiem zarządu skromność przede wszystkim. Okej, okay, dobrze. E, mieliśmy tutaj ostatnio wysyp, e, tak naprawdę wiadomości dotyczących e, współpracy spółki z MKS-em. E, no i ta piłka młodzieżowa była dosyć mocno promowana. Wypowiadał się w liście zarząd, wypowiedział się trener pierwszego zespołu, pan Krzysztof Chrobak. E, mieliśmy też zdanie MKS-u. Co na co nam pozostało, no, oczywiście no, Akademia Piłkarska. Czy dorzuci tutaj do tego gara zamiesza troszeczkę w tym konflikcie? No, przede wszystkim dziękujemy za możliwość przedstawienia naszego stanowiska, bo ono będzie wygląda trochę inaczej niż to jest przedstawiane generalnie w mediach. Rzeczywiście było trochę na temat piłki młodzieżowej ostatnimi czasy. Szkoda, że bardziej w kontekście właśnie jakichś takich sztucznych konfliktów niż tego, jak bardzo istotna jest z punktu widzenia budowania e, przyszłości Polonii, bo pamiętajmy o tym, że to tylko dzięki dzieciakom, które w tej chwili zaczynają grać piłkę e, bądź takie czasu trenują, możemy mówić o tym, że za jakiś czas Polonia jest w stanie odzyskać swoją siłę i należne miejsce w Ekstraklasie. Bez e, piłki młodzieżowej, bez e, inwestowania e, w dzieci tak naprawdę trudno myśleć o hikłej przyszłości. Dlatego mówię bardzo dobrze o, o, o piłce młodzieżowej. To również dziękujemy. Natomiast no szkoda, że, że to jest właśnie pokazywane, czy jakby eksponowany jest pewien wątek, który z naszego punktu widzenia, mówię tutaj o Akademii Polonii Warszawa nie jest tak istotny, bo tak naprawdę dla nas, nikt to zajmuje się szkoleniem młodzieży, dla Polonii tak naprawdę nie jest wrogiem, a wydaje mi się, że pewne projekty mogą być komplementarne tak naprawdę i w żaden sposób nie szkodzące temu rozwojowi. No to trzeba... Od razu zapytać o tą decyzję trenera Chorbaka, który przestał być koordynatorem młodzieżowej piłki na Polonii, tej, senior... tej związanej ze spółką. Zastąpił go Jacek Karbowniak. Dla Was to dobrze? Gorzej? No, Ten jak wiemy doskonale, jest to postać z wielkim nazwiskiem, z wielkim dorobkiem i osoba, którą darzymy ogromnym szacunkiem. E, natomiast nasza akademia po półtora roku istnienia wymagała jednak tego, żeby społeczną trochę innym okiem dać szansę komuś, kto jest charyzmatyczny, bo tego to trzeba powiedzieć o jasku karbowniaku, że jest to typ człowieka, który, który jakby no reaguje w taki sposób, który jest potrzebny przy tego typu działalności, pełnej pomysłów i takiego, który jakby. Chciał pchnąć do przodu ten potencjał, który w Akademii, tych rocznikach, które w tej chwili mamy, są. Także misja ten Rachrobaka się zakończyła. Mamy w tej chwili Jacka Karbowniaka, który ma przed sobą zadania, cele określone i to myślę będzie z korzyścią dla Akademii. Piłka młodzieżowa, no to w tej chwili są dwie Akademie. I tak naprawdę, jak dobrze wiemy, ten konflikt jeszcze podgrzał PZPN, który tak naprawdę. Um, Praktycznie zamknął możliwość rokowań z MKS-em i otworzył Wam furtkę jako tej właściwszej drodze, powiedzmy, ponieważ no, jak wiemy dobrze z tego przepisu cytowanego w podręczniku, jest potrzebne są cztery zespoły, które są w pełni podwładne podmiotowi. Ale zanim do tego przejdziemy, te negocjacje MKS-u z. Ze spółką. No, jak się dowiedzieliśmy ostatnio od, Kamie od Kamila Majewskiego, no, wasz rocznik, ten najmłodszy w tej chwili w akademii, no, był tą kościół niezgody, przynajmniej tak? To odebraliśmy podczas tej rozmowy. No, dla mnie to jest niezrozumiała sytuacja. Wydaje mi się, że w sytuacji e, Polonii, y, od naszej obecnej sytuacji kadrowej i społecznościowej i tak dalej, każdy podmiot, który, y, którego dzieciaki czy ci, którzy w nim trenują, biegają w czarnej koszulce, nie wstydzą się Polonii i są z nią, powinien być mile widziany. Tak? Nie, nie powinno to być pora do konfliktu. Rzeczywiście słyszałem o tym, że dla mks jakąś y, znaczącą, nawet nie solą, a belką wokół był, był ten rocznik, który, y, z którego tak naprawdę Akademia zaczęła się rozwijać, rocznik 2009. No jest to dziwne, dlatego że ta praca, którą myśmy wykonywali, yy, promując yy, w zasadzie Polonię tak naprawdę, no bo to jest najważniejsze, czyli poprzez kanały informacyjne, przez media społecznościowe, przez angażowanie się w szereg akcji społecznych, powinno być tak naprawdę witane z otwartymi ramionami, traktowane raczej jako pewien element wspólnego dzieła, a nie atakowane za to, że, że w ogóle istnieje. Tak stąd mówię, dla nas nie jest pro, nie ma problemu MKS-u, czy konfliktu z MKS-em, to bardziej tak jak słyszymy, ten problem wynika z drugiej strony i z naszego punktu widzenia jest niezrozumiały. Polonia Powinna być jak najszybciej reprezentowana, jak najwięcej środków treningowych, jak najwięcej dzieci grających w naszych barwach. I tu no, może to jest ten element, który nas wyróżnia. To jest właśnie to i hasło, które nasza Akademia używa, czyli każdy jest ważny. Co oznacza, że my tak naprawdę uważamy, że każda osoba, która chce grać w Polonii. Powinna mieć taką szansę. Bez względu na to, czy z niego w przyszłości wyrośnie piłkarz, czy też nie. Bo pamiętajmy o tym, że jeżeli w młodym wieku nauczymy dzieci, wybudujemy tożsamość, budujemy pewną społeczność, to jest szansa, że oni za x lat, nawet jak nie będą piłkarzami, będą skłonni do tego, żeby na przykład zainwestować w polonię. Tak? Co jak wiemy doskonale, jest bolączką czasu dzisiejszego. Więc naszym zdaniem, taka, nasza akademia tak naprawdę wychodzi naprzeciw tego, co jest Polonii potrzebne, czyli właśnie zbudowania szerokiej społeczności, dania szansę. No też bardzo ważne tak naprawdę sprawy czy oderwania się dzieciaków od komputerów, telefonów i wyjścia na boisko, dania im prawa do grania w czarnej koszuli, właśnie bez względu na to, czy, są, czy mają ten talent, czy tak naprawdę chodzi o to, żeby się poruszali trochę, ale jednocześnie dawać szanse do tego, żeby rywalizować w różnych rozgrywkach, no bo to też jest kolejny element promocji Polonii i im więcej drużyn polonijnych będzie występowało w rozgrywkach mzpn w prywatnych ligach, w turniejach i tak dalej, tym lepiej dla nas, dlatego że pamiętajmy o tym, że nasza marka, jednak bez względu na, na tą sytuację, którą mamy w tej chwili, jest marką znaczącą. I w wielu obszarach naszego kraju Polonia, Warszawa to jest znak, to jest historia, to jest coś, co, co jest zdarzone szacunkiem. I w tej sytuacji, w każdym takim miejscu, że możemy się pojawić i pokazać, że jest nas tych dużych więcej i tak dalej, to to jest dobry przykład na to, że Polonia istnieje i że tak naprawdę to wszystko, co jesteśmy w stanie zbudować, to możemy budować wspólnie. Tak? Mówię, przykra sytuacja, że dochodzi do tego konfliktu, przykra sytuacja, że e, kością niezgody, są dzieci, tak nie powinno być. Coś o tych negocjacjach wiemy szerzej, no bo też oświadczenie MKS-u tak wskazywało, że przynajmniej tak to czytałem, że chcieli mieć wszystkich młodszych u siebie, poza juniorem starszym, który już budowałby swoją tożsamość i też punktowałby do systemu premier System. O co tam mogło pójść, tak naprawdę? No to jest dobre pytanie, tak naprawdę do, yy, nie do nas, tak? No bo z naszego punktu widzenia w momencie, kiedy akademia powstała, kiedy pierwsze dzieci się zgłosiły, kiedy nasze dzieci y, zaczęły trenować, no to dla nas było ważne to, żeby one się rozwijały. Yy, żeby, tak jak powiedziałem, bez względu na to, jak, y, czy wyrosną z nich piłkarze, czy nie, żeby mieli tą szansę i, i mieli przyjąć zdania w Polonii. No. Yy, MKS ma swoje zasady, oczywiście szacunek za osiągane wyniki, y, natomiast tam też jest w jakiś sposób, y, co wielu rodziców doskonale wie, jest y, y, jednak to ustawione głównie tak naprawdę na budowanie wyniku. Co, tak jak mówię, z punktu widzenia rozwoju wyników czy, czy osiągania ich w rozgrywkach jest bardzo ważne, ale gdzieś tam nie możemy zapominać właśnie o tej grupie, która nie będzie nigdy tymi zawodowymi piłkarzami. I stąd ta propozycja, która wyszła z naszej Akademii dotyczyła tego, żeby traktować to w sposób równoległy, tak? Czyli oprócz tego, że się bawimy, gramy w piłkę, no to również walczymy, osiągamy wyniki i tak dalej. Propozycja MKS-u, tak jak słyszeliśmy, polegała na tym, że chodzi o stworzenie tak naprawdę grup grających w lidze wyłącznie w parciu MKS. Natomiast ta akademia miała mieć charakter rekreacyjny. Przynajmniej z mojego punktu widzenia wszystko jest rekreacją, dopóki nie staje się stawodawstwem. Także tak naprawdę możemy tę rekreację rozciągać na trochę większy obszar. Natomiast kluczowym moim zdaniem, jest to, w jaki sposób akademia. To, to pytanie, które padło wcześniej. Jak jest akademii tak naprawdę? Z punktu widzenia naszego akademia to ma być tak naprawdę pewna ścieżka do drużyny seniorskich. Naturalne zaplecze. Oczywiście, no, jak mówimy o dziesięciolatkach, to w ogóle <grytanie> to nie jest tak, że to są chłopcy, którzy są w stanie wyjść na boisko seniorskie, to jest naturalne. Natomiast w perspektywie dziesięcioletniej, to już jest pewien projekt, który można myśleć poważnie, tak o pewnym zapewnieniu zaplecza, naturalnego zaplecza dla, dla pierwszej drużyny. I tak naprawdę to jest najważniejsze. I jeżeli jest tak, że ci zawodnicy, którzy są wychowywani, w takiej akademii nie trafiają do drużyny seniorskiej, czy nie przechodzą przez e, drużynę seniorską w ten czy w inny sposób, tak naprawdę to nie ma tej ciągłości. I stąd ten pomysł zresztą PZPN podkreślił właśnie, i to jest ten problem właśnie naszych wychowanków, gdzie jest kośnie zgody pomiędzy, y, pomiędzy Polonią a, 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 a PZPN-em. E, natomiast no musimy pamiętać, że jeżeli nie chcemy mieć w przyszłości takich problemów, no to akademia musi być sytuacja związana z, z Polą, czyli musi być tak naprawdę związana ze spółką prowadzącą w sposób bezpośredni no i to jest jakby ten element no, dla mnie w ogóle by nie było tego tematu, gdyby ta współpraca była stuprocentowa i wszyscy zawodnicy, proszę zbiorąc drużyn dużych młodzieżowych, przechodziliby przez dużą Polonię. Oczywiście wiadomo, że nie wszyscy by grali w pierwszej, drużynie, natomiast jakby Polonia seniorska miałaby wpływ na to, gdzie ci chłopcy trafiają, czy w jakikolwiek sposób oni są, ta, ich kariera zbudowana dalej. Jeżeli tego nie ma, no to nie mamy też ciągłości i, i stąd te problemy, które występują w tej chwili problemem będą, bo na chwilę obecną no chyba jasno możemy sobie powiedzieć, że nawet jeżeli znajdą się pieniądze na dorosłą piłkę, to awansować nie będziemy w stanie, bo nie mamy tych czterech roczników. Czy w związku z tym Akademia będzie chciała rozwijać się i na przykład, jeżeli już uda się e, utrzymać się w tym sezonie i wystartować w przyszłym e, mieć już te drużyny przygotowane, grające i zaspokajające potrzeby PZPN. -u? No oczywiście budowanie starszych roczników to jest temat oddzielny poważniejszy. My w tej chwili budujemy jakby od tego rocznika 2009 w dół. Tak? W tej chwili mamy trzy drużyny grające, w, oczywiście nie mówię o juniorach, bo, bo to jest jeszcze oddzielny temat. Mamy trzy drużyny grające zgłaszane do Ligi MZPN, czwarta jest w przygotowaniu, także w tą stronę idziemy. Natomiast kwestia oczywiście tych wymogów licencyjnych to jest oddzielny temat, no będziemy na ten temat rozmawiali jeszcze. Rozumiem. O dużej Polonii możemy też porozmawiać ewentualnie? To zależy. To zależy. To zależy. Um, trafiłeś do Rady Nadzorczej. Um, ostatnio dotarła do nas informacja o Rafale Zembrowskim. Czy coś wiemy na temat tego, czy w spotkaniu z Wiktorią na nasi piłkarze mają szansę wybiec na boisko? Według mojej najlepszej wiedzy nie słyszałem o tym, że mnie nie wybiec na boisko, więc generalnie rzecz biorąc to pytanie w tej chwili jest. Tak jak mówię, no nie mam wiedzy na ten temat, że mnie nie wybiec, więc zakładam, że wybiegną. Rozumiem. Jakie perspektywy tutaj, bo widzimy przynajmniej w tej chwili zarówno u MKS-u, jak i u was sponsorów, no. dlaczego w dorosłej piłce to nie chcę wypalić? No tu jest szereg elementów. Wiadomo, że na piłkę piłka młodzieżowa jest zdecydowanie cięższym tematem. Tak? Nie ma tego obciążenia, które dotyczy piłki seniorskiej, czyli trybun klimatu takiego, który gdzieś tam zniechęca potencjalnych sponsorów. Natomiast tutaj jeszcze musimy pomyśleć o tym, że, że jednak w przypadku Polonii istotne jest nastawienie miasta. Pozytywne nastawienie miasta powoduje to, że również sponsorzy, inwestorzy będą bardziej skłonni do tego, żeby się angażować w pewne projekty. Co jakby widzimy na przykładzie tego, że nie ma problemu, że jest polonia dziecięca i ktoś ma problem z inwestowaniem czy, czy sponsorowaniem takich drużyn. Bez powyższego również sytuacji, kiedy ten klimat byłby przyjazny dla piłki seniorskiej, spodziewałbym się, że nie będzie problemu z tym, żeby znaleźć sponsorów dla polonii seniorskiej. Tak? Natomiast no, musi ten sygnał wyjść z miasta, musi być jasna, deklar deklaracja by padła, natomiast e, musi to pójść w tym kierunku rzeczywiście miasto się otwiera na Polonię, mówi wyraźnie, że chcemy tu mieć więcej niż jeden klub, tak, i że Warszawa z racji różnorodności, specyfiki i tak dalej zasługuje na to, żeby nasze warszawskie drużyny biły się o najwyższe trofea w ekstraklasie, a nie na zasadzie takiej, że mamy raptem jeden klub w ekstraklasie, a pozostałe dopiero na poziomie, tak naprawdę na czwartym poziomie rozgrywkowym, tak, no bo taka jest z warszawskimi klubami. Więc moim zdaniem to jest tak, nie ma przeszkadzania, na to, natomiast istotna sprawa to jest właśnie ten sygnał z miasta, że tak, chcemy modernizować obiekt. Co niby padło. E, tak, mówimy wyraźnie, że chcemy mieć więcej drużyn i chcemy, żeby warszawski sport był jak najbardziej różnorodny, y, reprezentowany przez szereg podmiotów, z historią oczywiście y, szeroką, związaną z Warszawą. Tak. No, mam nadzieję, że nie wsadzę ci na minę tym pytaniem, ale rozumiem, że mocno wierzysz w to, że jednak miasto nie pozwoli na to, żeby ten klub upadł. E, ja zakładam, że. No, po, męż, zakładam. Faktem jest, że Polonia jest e, częścią historii Warszawy i byłoby rzeczą e, niewyobrażalną, żeby klub upadł, e, dlatego że e, miasto e, nie chciało pomóc w tej sytuacji. Zwróćmy uwagę, że jest pewna zmiana, to jak wiemy, Skrępowanie Rada Warszawy m, e, wyraziła zgodne dofinansowanie czy w zakup usług marketingowych dla klubów poniżej poziomu ekstraklasy. klasy. E, dla mnie w ogóle to, że przez ostatnie trzy kadencje e, sytuacja była taka, że e, Polonia była traktowana jak krewny, kopciuszek i, i, i miasto nie zrobiło nic, to jest absolutny skandal. Tak? No, w tej chwili widać, że jest pewna zmiana podejścia. Natomiast, no, mówię, po owocach poznamy, tak, bo deklaracje to jest jedno, podejmowane uchwały są drugie, a generalnie rzecz biorąc istotną sprawą jest to, żeby było jasno wyraźnie zadeklarowane, że chcemy mieć więcej tych klubów, takich klubów silnych, a nie na poziomie właśnie tak naprawdę czwartego poziomu rozgrywkowego. Zostajemy optymistami przed tym sezonem. No bo mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję, żeby w kontekście akademii porozmawiać też i o seniorach w późniejszym etapie. E, chyba wyczerpaliśmy temat, no mam nadzieję przynajmniej taką. No. No, mam taką nadzieję. Nie chciałbym, żeby sport młodzieżowy i te wszystkie działania, które zmierzają do tego, żeby budować i rozszerzać te podwaliny, czyli młodzież na przód były, były kością niezgody. E, jestem przekonany o tym, że tak jak nie stanowi problemu dla nas. MKS tak w końcu, my przestaniemy być problemem dla nich i tak naprawdę zaczniemy współpracować dla do dobra Polonii, bo to jest najważniejsze. Bo bez tej współpracy na tym poziomie e, trudno sobie wyobrazić, żebyśmy za 10 lat e, cieszyli się silnym klubem, właśnie silnym własną młodzieżą. Tak? Jeżeli będziemy walczyć, jeżeli, będziemy, e, jeżeli będzie próba e, przeciwdziałania takim inicjatywom, które właśnie mają rozszerzać tą, tą, tą bazę Polonii, no to jak my chcemy mówić o budowaniu czegoś silnego na przyszłość. No tak, no, im więcej Polonii w Warszawie, tym lepiej. Oczywiście.